Za nami kolejny Gliwicki Dzień dla Zdrowia. Ta prozdrowotna akcja organizowana przez miasto Gliwice cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. W naszym mieście miesiąc październik upływa pod znakiem zdrowia. W tym miesiącu od wielu lat odbywają się Gliwickie Dni dla Zdrowia. Jest to akcja zdrowotna, w ramach której podmioty lecznicze z terenu miasta Gliwice otwierają swoje siedziby, aby prowadzić badania i konsultować mieszkańców nieodpłatnie. Podczas tegorocznej edycji do inicjatywy tej przyłączyło się aż 15 placówek, w których mieszkańcy naszego miasta mogli zrobić bezpłatne badania, konsultacje, zabiegi czy uzyskać porady. Wydarzenie to pozwala skorzystać z szerokiego zakresu usług od badań ginekologicznych, kardiologicznych, okulistycznych, logopedycznych, kosmetycznych, fizjoterapeutycznych po informacje dotyczące zdrowia psychicznego. Wykonujemy badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego. Z racji tego, że jest to jeden z częstszych, jak niedługo nie będzie najczęstszy rak występujący u człowieka, stąd te badania są bardzo istotne, gdyż wykrywane w tych badaniach zmiany przedrakowe, czyli polipowate, są jednoczasowo lub później usuwane, co gwarantuje w tym wypadku wyleczenie. Można także wykryć zmiany nowotworowe na wcześniejszym etapie, co też daje szansę szybszego leczenia i większe szanse na przeżycie pacjenta. Z kolei w Centrum Handlowym Forum odbył się różowy festiwal dotyczący profilaktyki raka piersi. Miesiąc październik jest też takim miesiącem, który profilaktyki raka piersi. W dniu dzisiejszym w ramach Gliwickiego Dnia dla Zdrowia odbywa się Festiwal Różowe Gliwice. Chciałyśmy zachęcić wszystkie mieszkanki Gliwic i nie tylko do tego, żeby się badały. Z nami są tutaj lekarze z Centrum Onkologii w Gliwicach, jak również są specjaliści z programu Badamy Geny. Można się dowiedzieć wszystkiego na temat profilaktyki, na temat badań genetycznych. To jest bardzo ważny temat, a nie wszyscy go znają, tak? Są z nami dzisiaj psycholodzy, rehabilitanci, dietetycy. Warto podkreślić, że Gliwicki Dzień dla Zdrowia to również akcja mająca na celu uświadomienie społeczności, jak ważną rolę w naszym zdrowiu odgrywa wykonywanie badań profilaktycznych. Ważne są, bo uświadamiają społeczeństwu potrzebę badań profilaktycznych, które w przypadku, mówię jako gastrolog, przewodu pokarmowego, jeśli chodzi o jelito grube, no jest, mówię, tak jak powiedziałem, o tyle istotne, że tutaj wykrycie zmian wczesnych, przedrakowych daje no prawie że gwarancję wyleczenia. Warto się badać. Sama jestem pacjentką onkologiczną i zanim zachorowałam w wieku 32 lat, nigdy się nie badałam. Wydawało mi się, że jestem młoda i zdrowa, a to jest nieprawda. Młode kobiety chorują na raka piersi, dlatego apeluję, badajcie się, panie.